po srogich modyfikacjach, kacach robota. Fajnie się złożyło, że mam pająka i powstała taka scenka. Tu kręci tym. A jeszcze się nie stykło. Na żywo to wygląda dużo fajniej na pewno niż w kamerze. Tak wygląda z widoku. Tak jak patrzę z oczu. Pod tym kątem tak mniej więcej wszystko ustawiałem. Już go prawie ma. Teraz z jego perspektywy już jad skapuje z tego różka. Tu już prawie go penetruje tym ostrzem. Jeszcze tam przejdzie i miażdży go tymi szczypcami. Bez pająka wygląda w ten sposób. Były srogie modyfikacje tego robota. Właśnie się zrobiła automodyfikacja, bo się rozpadła gobułowa, która spadła, więc cięcie. Łubudup. Powinien się trzymać. Tylko ciężko zahaczyć pazurami, ale powiedzmy, że się trzyma. Ach, nie sięga go tam, ale dobra. Tymi szczypcami go bierze. I robi potem zamach. A ten pan go jebi i... Żre swojego. A potem ten bierze i rozkrawa pająka. I następnie bierze tego i w łapy i go dziabie na pół. Jak w jakimś tam filmie było. Dziabnął go na pół. To był film.